Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I co? I zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Zaczynamy energią nowiu, w której właśnie przebywamy jeszcze. Przechodzimy przez pełnię i kończymy kilka dni przed nowiem w lipcu. Słuchajcie, zaczynamy od afirmacji, ponieważ jest to czytanie z afirmacjami. Bardzo proszę, przyjmijcie ode mnie tę afirmację. Zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Możecie dodać parę słów od siebie lub napisać po prostu dziękuję, przyjmuję i niech energia leci w świat. Macie piękną afirmację, moje drogie lwy. Mam prawo żyć pełną piersią. Dokonuję wyborów, które wspierają mój rozwój i szczęście. Afirmacja dla lwa na nowy cykl lunarny mówi: mam prawo żyć pełną piersią. Dokonuję wyborów, które wspierają mój rozwój i szczęście. Dobra, zobaczmy co na czas nowiu. Okej. Czas nowiu, czyli czas nowych początków, miłości w pracy, takich intencji w tym zakresie tak naprawdę. Faza robienia jakichś planów, przygotowywania gruntu pod coś, a dla Was informacja mówi, że czymkolwiek nie będą te Wasze nowe intencje, idee, pomysły, pragnienia, one w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie mają stabilizować Waszą pozycję, umacniać Waszą pozycję, ugruntowywać Waszą pozycję, bądź doprowadzić do ustabilizowania Twojego życia materialnego, osobistego, zawodowego, tak? Czyli na przykład z czegoś, co powiedziałabym było no, taką trochę odskocznią, na przykład robieniem czegoś jako drugie. Pokazuje się tutaj szansa na to, żeby właśnie stabilizować to drugie i to w perspektywie przynosi stabilizację w takim znaczeniu, że ma większy wpływ na Twoje finanse na przykład i staje się takim bardziej pewnym, no chociażby źródłem przychodu, dochodu i tak dalej. Ok. Około 3 dni po nowiu. Pierwsze kroki w stronę nowego celu. Jesteśmy zmotywowani, mamy wiedzę, jesteśmy zainspirowani, jesteśmy gotowi, prawda? Gotowi do tego, żeby działać, nawet jeśli czujemy, że jeszcze dużo przed nami. I ty masz kartę, no wiesz, jakiejś wygranej. Nie mam na myśli wygranej w totka, od razu powiem, ale efekt tych pierwszych intencji, Twoich działań pokazuje się jako satysfakcjonujący, bo karta mówi, to czas, żeby zebrać owoce swojej pracy. Być może pierwsze owoce, tak? Być może jakby pierwszy efekt tego, co robisz. Być może jakby jakiś pierwszy rezultat pozytywny. Więc na tym bym się koncentrowała, szczególnie, że będziesz miał dużo sił, drogi lwie, bo ten nów jest taki bardzo umacniający, ten i każdy inny. Organizm gromadzi energię, więc wydaje mi się, że za cokolwiek się zabierzesz, to ma szansę dosyć szybko przynieść Ci nie tyle pierwszy rezultat całkowicie, ale dać Ci jasny sygnał, jakiś namacalny dowód na to, że idziesz absolutnie w dobrą stronę, że to jest dobry kierunek, że to ma efekt, to będzie miało efekt, że to się opłaca, że to ma sens. Około 7 dni po nowiu, dobrze mówić tak różnego rodzaju życiowym zaproszeniom, otwartym być na to, co nas otacza, odsunąć powątpiewanie, że nie wiem, że na coś nie zasługujemy, że coś jest nie dla nas i tak dalej, bo tutaj to jest taki czas progresu generalnie. A Ty masz taką energię dla mnie trochę dwuznaczną, bo u Ciebie pokazuje się energia, wiesz, żebyś zaufał, że wszystko się ułoży, ale nie ułoży się samo, tylko że Twoja praca, Twoje, że tak powiem, wysiłki nie pójdą na marne, to po pierwsze. Dodatkowo jeszcze, że jest jakaś sytuacja, w której być może czujesz się niekomfortowo albo czujesz się być może zagrożony. No więc jakby, jeśli ktoś sprawia, że czujesz się zagrożony, drogi lwie, jeśli ktoś sprawia, że czujesz się niekomfortowo, drogi lwie, albo w takim znaczeniu niekomfortowo, że wiesz, uruchamia w tobie jakąś ciemniejszą stronę, to jest projekcja tej osoby, nie Twoja. Tym samym więc powiedziałabym, zaufaj, że nic Ci nie będzie, zaufaj, że wszystko będzie w porządku, zaufaj, że czuwa coś nad Tobą, siła wyższa.
i czegokolwiek się dotykasz, znowu mam takie wrażenie, jakikolwiek progres w Twoim życiu jest widoczny, to moim zdaniem właśnie w tym konkretnym zakresie, w którym dosyć szybko zobaczysz efekty, to właśnie dlatego, że być może to jest to, do czego masz talent chociażby, prawda? Więc dużo łatwiej, dużo przyjemniej przychodzi Ci jakby efekt z tego wysiłku niż innym, powiedzmy to tak. Okej, dobra, zobaczmy dalej. Około 11 dni po nowiu, pełne przyspieszenie, motywacja, jesteśmy prawie u celu, niedługo pełnia, prawda? Jesteśmy zaangażowani, a Ty masz kartę dobrego szczęścia. Znaczy, no tak, no kartę po prostu łudu szczęścia, tak? Więc zaryzykuj, korzystaj z możliwości, korzystaj z potencjału, korzystaj z nadarzających się, że tak powiem, z nadarzających się okoliczności, ale tutaj też pokazuje się dla kogoś awans bądź progres w życiu zawodowym, za tym progresem, za tym awansem idzie więcej odpowiedzialności, więcej obowiązków na przykład, tak? I to też się pokazuje jako fajne. No dobra, czas pełni. I tak. Czas pełni to jest ten moment, gdzie widzimy jasno, co nam stoi na drodze, gdzie widzimy jasno, od czego powinniśmy się uwolnić, bo to nas trzyma w ryzach, hamuje. Dostrzegamy, co nam stanęło na drodze, tak jak powiedziałam, no albo świętujemy swoje osiągnięcie jakieś. Więc jeśli będziesz coś świętował, drogi lwie, bądź sobą, bądź autentyczny, nie ukrywaj swojej prawdziwej osobowości. W ogóle czas pełni dla Ciebie przynosi taką informację, nie ukrywaj się, bądź nie ukrywaj swojej prawdziwej osobowości. Dla części z Was czas pełni może być tak naprawdę trochę taką okolicznością, w której chcąc, nie chcąc, jakaś część Waszej prawdziwej osobowości ujrzy światło dzienne. No i jeszcze nie wiem, co o tym myślę, szczerze mówiąc. Jeśli coś ukrywałeś, jeśli ukrywałeś coś o sobie, jeśli ukrywałeś jakąś część siebie, nie mogłeś być sobą, nie mogłaś być sobą, droga lwiczko, to tutaj ten czas pełni to uwidacznia tak, że no po prostu coś zostaje odkryte. Jest to częścią Twojej osobowości. Zobaczmy następną kartę. Okej, to może spowodować, powiem tylko zanim zinterpretuję następną kartę, to wrócę do tej. To może spowodować skonfundowanie bądź zamieszanie w Twoim otoczeniu, że ludzie, którzy do tej pory postrzegali Cię w bardzo konkretny sposób, no wiesz, zmienią o Tobie zdanie albo zaczną Cię postrzegać właśnie zupełnie z innej perspektywy. To może być przez chwilę takie, powiedziałabym, gdzieś tam zmącone albo rozchwiane, natomiast masz się tego nie bać. To jest dla Ciebie informacja. Masz się nie obawiać konsekwencji tego, że inni zobaczą, kim naprawdę jesteś i nie wszystkim się to spodoba. Jakby pokażesz, jakąś część siebie, którą być może do tej pory skrywałaś. Nie wszystkim się to spodoba, Ty masz to oczywiste, a Ty masz się tego nie obawiać. Natomiast ogólnie około 18 dni po nowiu usuwamy negatywność. Usunięcie tej negatywności powoduje, że uwalnia nas to od przeszłych zdarzeń, lęków ludzi, związków, pracy, starych układów, nawyków, jakichś takich historii po prostu totalnie hamujących lub którymi jesteśmy totalnie znudzeni lub po prostu w naszym życiu już tego nie chcemy, no bo po co? I albo idziesz w nieznane, po prostu trochę taka energia z gatunku, dobra, mam dosyć, my way or highway, więc po prostu idę swoją drogą, wiem, że sobie poradzę, dojdę tam, gdzie trzeba. To jest pierwsza informacja dla Ciebie. Jeśli ktoś Cię lub sam siebie doprowadzisz do właśnie takich okoliczności, to tutaj karta mówi, żebyś się nie obawiał. No po prostu. Tej transformacji, tej zmiany, tego zamknięcia radykalnie, być może drzwi, wiesz, przed kimś, za kimś, od separowania się od kogoś. Tutaj też ktoś może Ciebie zostawić, w takim znaczeniu zostawić, nie mówię romantycznie, ale ktoś się od Ciebie może odsunąć. Jakaś osoba, w którą byłaś w jakiejś relacji osobistej, romantycznej, po prostu, no nie wiem, już Wam dalej nie po drodze. I dla Ciebie karta też mówi, nie obawiaj się tego. Około 21 dni po nowiu trzeba nadawać rozmachu temu, co dla nas ważne, komunikować się, starać się przełamować schematy. Tu mamy dużo takiej buntowniczej energii w tej fazie księżyca, takiej zachęcającej do ryzyka, a karta mówi nie ryzykuj za mocno. No po prostu.
nie rozgrywaj czegoś za mocno, tak? Nie manipuluj, no jeśli mogę tak się wyrazić, dlatego że to się nie skończy dla Ciebie dobrze. Masz za dużo do stracenia, za dużo ryzykujesz, prawda wyjdzie na jaw, więc taka informacja. W każdym bądź razie prośba dla Ciebie, żebyś nie ryzykował za mocno, co też możemy odnieść do tego, że jeśli przychodzą do Ciebie różne oferty, to też zastanów się, rozważ je sobie dokładnie, czy to by nie jest poszyte jakimś dodatkowym ryzykiem, na które na ten moment nie chcesz, nie możesz sobie po prostu pozwolić. Okej, okay, około 25 dni po nowiu. I tutaj pokazuje się zupełnie inna energia. Mamy energię kogoś, kto niemalże traci głowę i zdrowy rozsądek i zimną krew z powodów spraw romantycznych. Ktoś może w Tobie, drogi lwie, rozbudzić tego rodzaju właśnie odczucia. Ogólnie księżyc sprzyja temu, żeby naprawdę już kończyć sprawy. Żeby podjąć ten ostatni wysiłek i żeby dokończyć sprawy, które są dla nas ważne, żeby do nas nie wróciły w kolejnych miesiącach, tak? A tutaj masz miłość bądź romans, które pokazują się jako istotne o tyle, że po pierwsze są bardzo porywające. Ta znajomość może zabierać Ci zbyt dużo czasu, albo zabierać Ci zbyt dużo uwagi, albo zabierać Ci zbyt dużo myśli. Co też powoduje, że będziesz rozkojarzony, być może trochę rozkapryszony, nie będziesz miał ochoty zająć się tym, co trzeba. I tutaj karty mówią, że tak naprawdę to jest w tym momencie troszkę dla Ciebie ostrzeżenie, że jeśli masz ważne rzeczy do zrobienia i wiesz, że są istotne i wiesz, że to jest ten moment i trzeba po prostu tę kropkę nad i postawić, to uwaga, żeby sprawy romantyczne, miłosne no nie weszły Ci w paradę, no, pomiędzy Ciebie a te ważne historie, którymi będziesz się zajmował. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.